Was ponownie na moim kanale Ezotarot. Witam wszystkie nowe osoby, wszystkie osoby, które są ze mną od dawna. Dzisiaj czytanie, czy ta znajomość na pewno jest już skończona, czy ta relacja już nie powróci, czy to po prostu jest koniec, tak? Zobaczymy, co nam karty dzisiaj pokażą. Dziś, kochani, wybierzcie sobie kartę, z którą najlepiej się synchronizujecie. Karta sześć kielichów, karta pustelnik. Która karta najbardziej do Was przemawia, najbardziej jak gdyby z Wami współpracuje. Zobaczymy, co nam karty tutaj dziś pokażą. Dzisiaj jeszcze możecie sobie oczywiście talię wybrać, jeżeli karty nic Wam nie mówią, to może talia Wam pomoże dokonać wyboru. I zobaczymy, tak? Dla karty numer 1, oczywiście czytanie w obu energiach, żeńskiej i męskiej. Dla karty numer 1 zaczynamy. Czy ten związek, ta relacja jest już na pewno skończona? Czy ten związek, ta relacja jest już na pewno skończona? No, jeszcze mi karta wypadła. Słuchajcie, intuicyjna tak naprawdę spadła, a więc ją podniosę i Wam przeczytam. Zrób dzisiaj coś, czego innym się nie chce, jutro będziesz miał to, czego oni pragną. Przy okazji tego, że wypadła przy tasowaniu, przy rozkładzie. Czy ten związek, ta relacja jest już na pewno skończona? Skończyło się na pewno o kłótnię, o jakiś problem, o osobę, która między Wami stoi. I to może być, kochani, nawet nie chodzi tutaj dosłownie o osobę trzecią, w sensie energii żeńskiej, męskiej, na zasadzie kochanka, czy kochanki, tak, czy romansu jakiegokolwiek, tylko tu może też być osoba, przez którą się pokłóciliście, na zasadzie matka, siostra, koleżanka, no, osoba z bliskiej rodziny, w energii męskiej lub żeńskiej, tak? Czy ten związek jest już na pewno skończony? Czy ten związek? O. Wszystko pokazuje i wskazuje na to, że nie. Dla części z Was nie. Dla części z Was nie jest skończony. Ale zaraz powiem dalej. Czy ten związek jest już na pewno skończony? Nie, już mówię. Dla części z Was ten związek nie jest skończony. Ten związek będziecie próbować go ratować, odbudować, stworzyć od nowa. Będziecie jeszcze raz zaczynać wszystko od początku, dawać sobie szansę. Poniekąd widzę, że tutaj jest totalny brak zaufania. Na zasadzie przy Was Wy nie ufacie tej osobie. I to będzie wzbudzało konflikty, bo będziecie patrzeć przez pryzmat starej relacji. To Was będzie bardzo męczyć. Ten brak zaufania, brak po prostu... Powiem Wam tak, tu dla części z Was będzie... zaraz dokończę myśl, ale dla części z Was będzie osoba, która... Wasz partner lub partnerka, tak? Która mieszka daleko lub po prostu pracuje daleko. Pracuje poza domem. I Wy nie macie zaufania. Wy coś podejrzewacie. Wy o coś ciągle oskarżacie. Tak było wcześniej. I Wy tutaj jak gdyby no, ten brak zaufania przebija w każdym aspekcie tego, tej relacji i nawet po odświeżeniu, czyli od początku, jak zaczniecie budować tą relację, znów będziecie patrzeć przez pryzmat braku zaufania. Na ten moment jesteście zagubieni, zdezorientowani, nie wiecie, co myśleć o tym, co się wydarzyło, tak? Czy ten związek jest na pewno skończony? Czy ten związek jest na pewno skończony? Tu jest jakby i dalej jest wyjazd. Tu jest dezorientacja. Tu dla części z Was będzie oznaczało wybór. Będziecie chcieli dołączyć do partnera, wyjechać z nim lub nie będziecie chcieli pozwolić na wyjazd jego już. Kolejny, tak? Czy ten związek, czy ta relacja jest na pewno skończona? Ale ewidentnie dla części z Was nie, dla osób, które będą synchronizowały. Kolejna karta zagubienia.
no cały czas przebija, że ta osoba nie do końca będzie z Wami szczera, Wy nie będziecie jej ufać, to będzie sytuacja się zapętlać, albo nie będziecie pozwalać jej wyjechać, opuścić Wasz dom, w sensie nie jedź, nie wyjeżdżaj, albo też może być tak, że części z Was będziecie Wy chcieli wyjechać z nią, żeby zapobiec kolejnemu rozstaniu. Wiadomość, taka karta mi wypadła. Wiadomość, list, informacja, rozmowa z tą osobą. Czy ten związek, czy ona się do Was odezwie? Czyli ten związek nie jest zakończony. Ona się odezwie do Was. Będzie chciała się spotkać. I zacząć wszystko od początku. Ale w dalszym ciągu nie do końca będzie szczera. Będzie miała dobre intencje i jak gdyby będzie próbowała się zmienić, zmienić swoje zachowanie, być zupełnie inną osobą niż wcześniej i sprostać Waszym wymaganiom i temu, co tam oczekujecie od tej osoby, czego chcecie, czego brakowało w poprzedniej, dlaczego się rozstaliście, tak? W poprzednim rozdziale Waszego życia. Ale nie będzie do końca szczera, bo po prostu tam coś ona ukrywa przed Wami. Wy jej dajecie poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego, no brzydko mówiąc, no ale takiego, takiej mamy zastępczej, jak to mówią. Dla części energii ten związek z Wami to tak jakby bycie w dobrym pięciogwiazdkowym hotelu, tak? Uprane, posprzątane, ugotowane, jest wszystko, czego ta osoba potrzebuje do szczęścia, tak? I tego będzie jej brakowało. Ten związek po prostu nie jest zakończony. Na pewno ta osoba się odezwie, to dla części z Was się odezwie i po prostu będzie chciała odbudować tą relację z Wami. Tak, myśli o tym. Myśli już o tym w tym momencie. Myśli. Będzie Wam obiecywać. Na pewno to będą obietnice składane na zasadzie zmienię się, zobaczysz, będzie wszystko inaczej, zaczniemy od nowa, zostawimy to za plecami, tak? Co ukryte, czego nie widać, co schowane przed Wami. Wy na ten moment myślicie, że nie, część z Was, ale dacie szansę tej osobie. Dacie. Dacie szansę, bo będzie dla Was bardzo wiarygodna. I część z Was nie będzie się spodziewało w ogóle tego, że ona się odezwie jeszcze. Sceptycznie będziecie do tego podchodzić. Odezwie się i Wy będziecie do tego sceptycznie podchodzić, a dla części z Was to będzie bardzo niespodziewane, tak? Niespodziewane. Także ten związek nie jest na pewno zakończony jeszcze. Jeszcze to będzie powrót. Zobaczymy teraz karty, jaką wiadomość karty intuicyjne dla Was mają, przy tej relacji, przy tej energii. Wszystko w Twoich rękach, czyli to decyzja należy do Ciebie inaczej. Uśmiechnij się, nie jesteś właścicielem wszystkich problemów świata. Czyli po prostu trzeba sobie dać czas. I znów ta sama karta, zobaczcie. Zrób dzisiaj coś, czego innym się nie chce, jutro będziesz miał to, czego oni pragną. To dla Was, tak? Przy tym czytaniu. Także widzicie, ta relacja na pewno nie jest jeszcze zakończona. Zobaczymy dla osób, które synchronizują się z kartą numer 2. Czy ta relacja, ten związek na pewno jest skończony, skończona. Czy ta relacja, ten związek na pewno jest skończony, skończona. Dla części z Was, tak, już mówię, dla części z Was przed Wami nowe uczucie. Nowa miłość, może być miłość przy Waszej pracy. Albo poznacie tą osobę, albo już ją znacie. Tylko jeszcze to uczucie się nie narodziło, ale już jest jakiś kontakt wzrokowy i coś się zaczyna dziać. Osoba przy Waszej pracy, przy Waszym pieniądzu, nowe uczucie. Dla części z Was tak, z Waszej strony przede wszystkim ten związek jest już zakończony. Macie dosyć, tak? Czy ten związek jest już skończony? Lub ta energia może być też po drugiej stronie, bo tutaj nie zaznaczyłam. Czyli po stronie Waszej osoby, o którą pytacie, tak? Że tam może ktoś być już wmieszany, oni już mogli kogoś poznać, tu może być jakaś osoba trzecia przy pracy tej osoby.
Dla części z Was ten związek jest już skończony. Jest za Waszymi plecami. Macie tu nadzieję na coś nowego, na coś innego, bo ta osoba była nieszczera. To nie było pierwszy raz, kiedy Was oszukiwała, nie pierwszy raz Wam nie mówiła prawdy. Ona była dla Was całym światem, a po prostu oszukiwała Was na każdym kroku. Kłamała, że tak powiem, kłamstwo, chleb powszedni dla tej osoby. No, osoba, która te błędy powielała i to nie działo się raz, dwa czy trzy, tylko kilka razy dawaliście szansę tej osobie, ona zachowywała się tak samo. Jeżeli dacie jej szansę po raz kolejny, to będzie powielone, to się nie zmieni. To jest taka energia takiej osoby i tak będzie, tak? To będzie się działo w dalszym ciągu, czyli ona dalej będzie oszukiwać, przez chwilę będzie dobrze, a później znów będzie źle. Czyli dla części z Was ten związek jest już zakończony, tak? I tutaj dla części z Was, jeżeli to jest energia osoby, o którą Wy pytacie, to ta osoba też jak gdyby zakończyła ten związek ze względu na to, że, no, pospolicie się mówi, nie pasowaliście do siebie, tak? Czyli ciągle były jakieś kłótnie, ciągle były jakieś awantury, ciągle były nieporozumienia, ciągle coś między Wami nie grało, tak? Tu też widzę, że dla części z Was to jest po prostu przez zdradę, zakończenie relacji przez zdradę. Albo to była Wasza zdrada, albo zdrada tej osoby. I ta relacja się już nie odnowi dla części z Was, tak? Czy ten związek jest skończony? Czy na pewno jest skończony ten związek, ta relacja? Dla części nie. Dla części nie na zasadzie. Ta osoba przy Waszym domu, o którą pytacie, będzie chciała Wam dać jakiś prezent, sprawić Wam jakąś niespodziankę, może Was gdzieś zaprosić, może się z Wami spotkać, porozmawiać, tak? Ale będzie unikała rozmów na tematy, które kładą cieniem się na po prostu na Waszą relację. Nie będzie chciała na pewne tematy rozmawiać, pewnych tematów będzie unikać, a na pewno ma jakieś problemy finansowe jeszcze przy tym. Coś tu się zadzieje, tak? Finansowy problem jakiś jest. Coś tu poszło o finanse, coś tu poszło przy pieniądzu nie tak. Czy ten związek... Ale tutaj Wy się zejdziecie, bo tu jest świętowanie na końcu, także mimo tych problemów, mimo różnych tutaj takich zawirowań Waszej relacji, to Wy się zejdziecie z powrotem. Czyli ten związek nie jest definitywnie zakończony. Czy ten związek jest zakończony? Na pewno. Czy ta relacja jest na pewno zakończona? Czy dla części z Was tu dzieci Was łączą, tak? I tu po prostu Wy się zejdziecie dla dzieci, będziecie chcieć zbudować od początku tą relację i będziecie dokonywać wyboru. Czy warto jeszcze raz to odnowić, to uczucie, to czy warto być ze sobą, czy warto wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Dla części z Was wybór jest tylko jeden, czyli dla tamtej osoby, o którą pytacie, wybór jest tylko jeden, tak? Wrócić do rodziny. Tak to wygląda na ten moment, na tą chwilę. Zobaczymy, jaka wiadomość dla Was, karty intuicyjne. Wszystko się zmieni, spełnienie marzeń dla Was, czyli wszystko się poukłada, nie martwcie się. Pamiętaj, jeśli kochasz, wiek nie gra roli, czyli jeżeli macie jakąś różnicę wieku między Wami a partnerem, nie ma to znaczenia. I jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia, tak? Czyli dla Was taka wiadomość, intuicyjna podpowiedź. No i kochani, co? Życzę Wam wszystkiego najlepszego i widzimy się w kolejnym czytaniu. Cześć!